Proszę, przeczytajcie moje narysowane słowa, które powstały również z tęsknoty za jasnością kryteriów, za czytelnym oddzieleniem dobra od zła, prawdy od fałszu, sztuki od jej pozoru. To także moja niezgoda na świat, jaki jest dziś. To również jest o nas, o tym, co zrobiliśmy z naszym człowieczeństwem. Kiedy wybuchła wojna, autor tej wystawy, Marian Kołodziej, miał lat 17. Po klęsce kampanii wrześniowej wraz z przyjaciółmi próbował kilkakrotnie przedostać się przez granicę, aby dołączyć do wojsk polskich formujących się we Francji. Podczas jednej z takich prób został złapany. Trafił do obozu Auschwitz pierwszym transportem 14 czerwca 1940 roku. Po 3,5 latach pobytu w Auschwitz został przeniesiony do kolejnych obozów koncentracyjnych. Wyzwolony 6 maja 1945 roku z obozu Mauthausen-Ebensee skończył Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Scenografii profesora Frycza w Krakowie. Jednak to, co najbardziej niezwykłe, przez 50 lat po zakończeniu wojny milczał o tym, co przeżył w obozie. Z nikim nie dzielił się swoimi doświadczeniami. Dopiero wylew krwi do mózgu, który nastąpił w 1992 roku, wyzwolił w nim ukrywane i dawno wyciszone wspomnienia. Rok później rozpoczął malowanie cyklu, najważniejszego cyklu swojego życia, który nazwał Klisze Pamięci Labirynty. Ja rysuję piekło. W obozie niebo było nieobecne. Wchodząc na wystawę prac Mariana Kołodzieja, uderza nas przede wszystkim wizja apokalipsy, która sprawdziła się w obozie Auschwitz-Birkenau. Natomiast wśród wielu rysunków, myślę, że takim, który najbardziej mi utkwił w pamięci, jest scena, kiedy pan Marian Kołodziej niesie na swoich rękach swojego przyjaciela, Mariana Kajdasza. Wynika to z tego, że Marian Kołodziej pracował przy wywożeniu zwłok na taczkach. Te zwłoki były po prostu wrzucane na taczki i wywożone. Natomiast któregoś razu pan Marian Kołodziej zobaczył, że wśród wielu zwłok leży ciało jego najbliższego przyjaciela, pana Mariana Kajdasza. Wziął je po prostu na rękach i wrzucił na taczkę. To pokazuje, z jaką godnością on wziął ciało swojego najbliższego przyjaciela. Ta scena pokazuje mi też bardzo mocno, że ten człowiek, te zwłoki po prostu nie stały się w tym momencie numerem. One z powrotem stały się człowiekiem. Próbuję narysować ostatnie marzenie. 0,5 litra gęstej zupy przed selekcją do gazu. Kołodziej twierdził, że my nigdy nie zrozumiemy, co to jest głód. Mówił tak: możecie zrozumieć to, czym jest głód, dopiero w momencie, kiedy będziecie patrzyli na drugiego człowieka jako na pokarm, jako na coś do zjedzenia. To jest dla nas niewyobrażalne. Mieć własną wagę. Taką, jaką mieliśmy w obozie, gdy ważyliśmy chleb, który już raz był ważony, i drobineczki uszczknięte jednemu dajemy drugiemu. Dwie pajtki ważymy. Już jesteśmy z sobą w porządku. Ja nie mówię tylko o chlebie. Nie o chleb mi tylko idzie. Każda okruszyna chleba była na wagę złota. I przy tej okazji Kołodziej pokazuje nam, że waga Pana Boga, czyli nasze sumienie, działa trochę inaczej. Równo nie zawsze znaczy sprawiedliwie. Największą zbrodnią w obozie, która doprowadzała często do samosądów, była kradzież chleba. Ktoś, kto ukradł chleb, kradł życie. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że więźniowie po 12 godzinach pracy, zmęczeni, padnięci, wracają do obozu i dostają kromkę czarnego chleba. I ktoś, ponieważ wie, że jutro czeka go cały dzień pracy, nie je tego chleba wieczorem, chowa go za pazuchę, bo chce go zjeść rano do tego kubka czarnej kawy zbożowej. I ktoś w nocy zza pazuchy kradnie mu ten chleb. Nie zjadł wieczorem, nie zjadł rano, nie ma prawa przeżyć. Ktoś, kto kradł chleb, kradł drugiemu człowiekowi życie. Uczniowie, z którymi przychodzę na wystawę, bardzo przeżywają zwiedzanie. Przede wszystkim robi na nich wrażenie studium twarzy, które można tutaj zobaczyć.
Każda twarz wydaje się jednakowa, ale jednocześnie każda pokazuje indywidualną mapę emocji każdego z więźniów. Jednym z najbardziej interesujących obrazów na wystawie jest dla moich uczniów obraz Wigilia Mariana Kołodzieja. Na tym obrazie widzimy postać Chrystusa, która jest zamazana, ale nawiązuje jednocześnie do słynnego obrazu Leonarda da Vinci Ostatnia Wieczerza. Widzimy także symbole, które są charakterystyczne dla świąt Bożego Narodzenia, typowych polskich świąt Bożego Narodzenia. Jest choinka, Mikołaj, bałwan, kolędnicy. Jednak centralną częścią obrazu są więźniowie, którzy są smutni, są razem, zdają sobie sprawę, w jakich ekstremalnych warunkach przebywają. Jedyną dla nich nadzieją jest właśnie Jezus, który mimo wszystko jest obecny w Auschwitz. Zanim zanurzysz się w codzienność życia, zatrzymaj się. Posłuchaj raz jeszcze, co ja, numer 432, mówię do Ciebie. Chciałbym Ci za wspólne przeżywanie Auschwitz serdecznie podziękować. Twoja tu obecność jest hołdem złożonym moim współtowarzyszom, którzy spopieleni odeszli, a zostali na zawsze ze mną. Moje rysunki, które oglądałeś, wytatuowano, jak i numer 432. Na mojej skórze. To moje wyryte głęboko rany.